No właśnie mi dymi czacha, kurczę. Rado, srado i srado Alinka. Co wy robicie, ludzie? W skrócie, po kolei. Witam serdecznie. Wiem, kapelusz jak srado, ale nie o to chodzi, bo chodzi o to, że były dwa live'y. Straciłem 3 godziny. 3 godziny ja straciłem. Wy nie tracicie. Szkoda. Słuchajcie, pokrótce. Jak zwykle ekologia. Na starej kartce papieru spiszę to, co było na tym live'ie, na tych dwóch live'ach. Kochani, Wiktor Potocki napisał: celebryci nie łachmyci. Radosław, bezdomny alkoholik, ucieka z Londynu za lepszym życiem. Pali za sobą mosty, zostawia długi, a mimo to żąda pieniędzy od byłego przyjaciela Jarka B. Trafia do podróżniczki Aliny, obecnej sprzątaczki w Szkocji. Tam zwala się na głowę do mieszkania jej kuzynki. Nie ma pieniędzy ani pracy, ale zakochana Alina jest dobrej myśli. Alina, biorąc pod uwagę dobro dziecka, podobnież jest w ciąży. Postanawia przygarnąć naszego celebrytę. Wywiad był z Alinką. Dowiedzieliśmy się dużo wszystkiego. Kochani, Alina podróżniczka, lesbijka. Tak, 9 lat miała kobietę. A teraz ma dupę, cipę, następną. Srabo. Kochani, ja nie chcę obrażać. Ja komentuję. To jest komentarz taki prosto od serducha. Ode mnie, od Rafała Hejki. Jeszcze co powiedziała Alinka. Alinka powiedziała, że Rado pracuje nad projektami. Kurde, jak ja bym kobicie powiedział, że ja pracuję nad projektami, to wiecie co? Kopa w dupę i i by było po mnie. Tak by było po mnie. Słuchaj, chłop, to musi zarobić na rodzinę, a jeszcze dziecko. Słuchajcie, za moich czasów, ja jak miałem pierwszego syna, który miał się narodzić, to ja rowerem jechałem 12 km do pracy, do papierni, tak? Do fabryki papieru toaletowego na rowerze. I to od brata, taka kolażówka. I zapierdalałem, zaiwaniałem do papierni, do Józefowa. Kto mnie zna, Rafał Hejka, 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 pozdrawiam. Pamiętają te czasy, kochani. A on pracuje nad projektami. Czy on tym wyżywi rodzinę? Alina, co ty gadasz? Co ty gadasz, dziewczyno? Co ty masz tu pod tym deklem? Kolejna sprawa, co jeszcze mi się nie spodobało. Nie spodobało mi się to, że Alina w czasie, kiedy był ten live z JTO, tam taki Jacek K, kochani, Rado się wpindalał tak, po pijaku. Wyjdź, Rado. Tylko było słychać. Na szczęście na wizji się nie pokazał, bo dopiero był blamasz. No ale kochani, to też nie o to chodzi. Jarek też dużo opowiada. Teraz dopiero się dowiedzieliśmy, jaka jest prawda. Bo prawda jest jedna. Rado, tak jak powiedział Jarek, cytuję. Alkoholik, narkoman. Czyli nie ma innego wyjścia. Rado, bierz się do roboty i naprawdę zmień swoje życie. Po pierwsze, najpierw praca, potem pomyśl o mieszkaniu. On chce wynająć mieszkanie. Za co? Powiedzcie mi, za co? Jarek mówił, 1200 funtów. 1200 funtów to taki zwykły, prosty robotnik dostaje na miesiąc, tak? No bo około 300 funtów. Pamiętam, bo byłem i w Anglii, w Irlandii. Wiem, jak się pracuje. W Irlandii Północnej. Wiem, ile się dostaje. Więc kochani, nie słuchajcie tego, co oni opowiadają. To są takie kurze bzdury, że się w głowie nie mieści. Co jeszcze się tam działo?
Otóż to, czy to przypadek? I jeszcze jedna sprawa, tak. Jak oni sobie w Anglii mogą poradzić, skoro jedno i drugie, ani B, ani kukuryku, mówi po angielsku. A i na 11 lat w Anglii mówi podstawowym English. Rado, sami słyszeliście, się pytał o Kota Soline Street. No to jest wstyd dla Polaka, a Szkoci to by powinni mu naprawdę tak. Bu, bu, bu. Sam się przestraszyłem aż. No więc słuchajcie, to nie o to chodzi. To jest komentarz do tych dwóch live'ów, gdzie ja straciłem 3 godziny, a wy nie musicie. Wam wystarczy 5-6 minut bycia ze mną i wam to wszystko opowiedziałem w jednej małej pigułeczce. Teraz pioseneczka i do następnego spotkania. Kochani, a piosenka romantyczna dzisiaj. Biały mi ta dziewczynę, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już innym i pozostał mi pełnien biały mi. Ej dziewczyno, spójrz na Isia, o przypomnij chłopca ci. Nieszczęśliwego, o białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Płynie czas, jak ta rzeka, i nie wrócą tamte dni. W moim sercu jest dziś rana, rana, którą ukoić możesz tylko ty. Hej dziewczyno, o, spójrz na misia, on przypomni, przypomni Boga ci. Nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko gorzkie łzy. Tak, ja myślę, że tutaj będą łzy. I poleje się nie jedna łza. Trzymajcie się, do następnego razu, do następnego gniota. Rafał, hejka, hejka, Rafał. Słuchajcie, jeszcze po skryptum, bo zapomniałem dodać, bo nie oglądaliście live'a, więc słuchajcie, teraz wam to powiem. Rado i Alina chyba z dzieckiem planują wrócić do kraju. Ola Boga, co to będzie? Następna część. Już niedługo. Ciąg dalszy nastąpi.